Tegorocznym powidlakom dopisała nie tylko pogoda, ale także licznie zgromadzona publiczność. Impreza rozpoczęła się o godzinie 14 od uroczystego korowodu powidlanego, który pod przewodnictwem Strażackiej Orkiestry Dętej z Potoka Górnego i Brzuzy Królewskiej wyruszył spod Gminnego Ośrodka Kultury na Plac Targowy, gdzie na scenie odbyły się pokazy taneczne dzieci i młodzieży z Krzeszowa i okolic. Krzeszowskie powidlaki to wyjątkowe wydarzenie, które stanowi hołd dla tradycji produkcji powideł w tej malowniczej okolicy. Jest też ucztą dla miłośników kulinariów i lokalnej kultury. Zgromadzeni goście mogli podziwiać widowiskowe smażenie śliwkowych powideł, które zostały od razu wydane do degustacji. Krzeszowskie powidlaki są jedną z większych imprez w regionie i rokrocznie tworzą niepowtarzalną atmosferę i przyciągają tłumy ludzi. Podczas wydarzenia można było skorzystać z licznych atrakcji towarzyszących, takich jak występy folklorystyczne, jarmarki regionalne, warsztaty kulinarne i wiele innych. Podczas wydarzenia odbył się także konkurs na najlepszy produkt ze śliwką. W konkursie wzięło udział 25 podmiotów. Pierwszą nagrodę zdobyło Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Pysznicy, drugie miejsce zajęło KGW Szwedowianki, natomiast trzecią nagrodę zdobyło KGW Koziarnia 2. Na krzeszowskiej scenie zaśpiewały lokalne zespoły wokalne, w tym również zespół Po Godzinach, który tworzą instruktorzy muzyczni Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie. Do Krzeszowa zawitały także gwiazdy krajowe Weź Nie Pytaj, Video, Bayer Full oraz Disco Boys. Jesteś nam patron.